Irbis strzecharstwo. Do zabezpieczeń wewnętrznych, izolacji umieszczanych ponad konstrukcją na łatach, a więc chroniących pokrycie przed przypadkowym zapruszeniem ognia od wewnątrz budynku, jak i przed zapaleniem się konstrukcji dachu krytego strzechą od zewnątrz, należy opatentowany system duński. Możecie obejrzeć Państwo na filmie zrealizowane przez nas w tym systemie zabezpieczenia. W obliczu ciągle zaostrzanych norm i dążenia do maksymalnego oszczędzania ciepła okazuje się, że znane doskonale metody na budynkach z zamieszkałym poddaszem wykazują jednak braki. Sposób wykonania izolacji przeciwpożarowej dachu musi być komplementarny, co oznacza, że musi uwzględniać współistnienie np. ocieplenia dachu i zapewniać nie tylko cirkulację pomiędzy warstwami, ale też m.in. ochronę przed wywiewaniem przez wiatr ciepła z warstwy ocieplenia, czego dotychczas stosowane metody nie gwarantują. Efektem naszego opracowania jest system, który posiadając zalety wcześniej stosowanych, jednocześnie spełnia wysokie wymagania norm dotyczących właściwości izolacyjnych dachu. Gwarantując bezpieczeństwo, zapewnia jednocześnie trwałość nie tylko samej strzechy, ale i pozostałych warstw dachu z ociepleniem o ponadstandardowej efektywności włącznie. Jakie cechy powinien posiadać dobry system dachowy poza bezpieczeństwem, trwałością i gwarancją dobrej izolacyjności? Powinien być stosunkowo prosty w montażu, a co za tym idzie, relatywnie tani. Taki jest nowy system Polfibra, wykorzystujący ogólnie dostępne materiały zapewniające wzmocnienie konstrukcji dachu, zwiększenie ocieplenia o warstwę ponad krokwiami, zabezpieczenie przed intensywnym wywiewaniem ciepła z warstwy ocieplenia umieszczonej pomiędzy krokwiami, gwarancję cyrkulacji powietrza przez warstwę wiatrochronną zapewniającą trwałość strzechy i wreszcie zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu przed ogniem. Cóż, polscy strzecharze nadal jednak często twierdzą, że strzecha jest trudnopalna. Nic bardziej mylnego. W Polsce strzecha nieomal zniknęła z krajobrazu, właśnie dlatego, że nader często trawiły ją pożary. Dlatego wypierać ją zaczął niepalny eternit. W krajach rozwiniętych, w których zalety naturalnego pokrycia przeważyły, zaczęto od początku XX wieku udoskonalać technologię i dziś jest to jedno z bezpieczniejszych pokryć dachowych. Warunkiem bezpieczeństwa jest wykonanie strzechy z zastosowaniem współczesnych rozwiązań, wśród których podstawowym jest wiązanie strzechy drutem chromoniklowym, zachowującym swoje właściwości także w temperaturach występujących podczas pożaru. To właśnie te właściwości zapewniają, że wiązanie nie rozluźni się w trakcie pożaru pod naporem prężenia trzciny. Jeden z kolejnych elementów mających niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo to komin w części przechodzącej przez pokrycie. Zwiększa się w tym miejscu jego grubość, obudowując dodatkowo elementy systemowe cegłą, w której to obudowie wykonuje się jednocześnie element opierzenia, gwarantujący szczelność połączenia z pokryciem. Także w tej części komina, wewnątrz domu, na poddaszu, wykonuje się otwór rewizyjny, służący do czyszczenia, aby nie było konieczności systematycznego ugniatania strzechy wokół komina, co mogłoby prowadzić do powstania nieszczelności na połączeniu z pokryciem. Tak doszliśmy do wykonania zabezpieczeń przed ogniem, zarówno izolacji konstrukcji wewnątrz dachu, jak i impregnacji zewnętrznych powierzchni pokrycia. Oba te rozwiązania uzupełniają się wzajemnie, spełniając całkiem odmienne role i nieroztropnością jest rezygnacja z któregokolwiek. Należy podkreślić, że o skuteczności zabezpieczeń i bezproblemowej eksploatacji dachu decyduje doświadczenie firmy wykonawczej, bo wszystkie elementy mające wpływ na bezpieczeństwo muszą być wykonane w ściśle określony sposób, wynikający z wieloletnich badań i obserwacji, a zapewniający największą skuteczność i bezawaryjność w trakcie eksploatacji. Jeśli temat Państwa interesuje, zapraszamy do kontaktu poprzez nasz serwis w internecie pod adresem strzecha.eu.